Nikola z kanału Jestem na Tak i witam Was w kolejnym bucholu na moim kanale. Ale dzisiaj nie będzie tylko super, ponieważ pokażę Wam też, jak nie pakować książek. Ciekawi? To zapraszam serdecznie! Dzisiaj oprócz książek, które dotarły do mnie w zeszłym miesiącu, jest ich trochę, policzę je na koniec, chciałabym odpakować z Wami paczkę z księgarni nieprzeczytane.pl. I wszystko byłoby super, gdyby nie była strasznie, ale to strasznie źle, zabezpieczona. Wyżyłam się trochę na Instagramie i tutaj już nie chcę tak jechać aż, ale muszę o tym wspomnieć. Nawet nie chodzi mi, żeby w sumie hejcić to, tylko chciałabym, żeby ktoś się dowiedział i nauczył, że tak nie wolno pakować, nawet jak wysyłacie do siebie te książki. Nie róbcie tego w ten sposób, bo dobra, mamy karton i powiem Wam szczerze, że to jest bardzo słabo. Jest jedna taśma, która jest słabo przyklejona, dodatkowo ten karton cały lata tutaj. Przez to są ogromne szczeliny, przez które widać książki. Wystarczy trochę wody, no to nie wygląda jak paczka z księgarni. To wygląda jak z psu z gardła wyjęte. I strasznie latały te książki, więc chciałam sprawdzić, o co chodzi. Okazało się, że nie ma w ogóle folii bąbelkowej, nic, która by zabezpieczała te książki. Karton jest cały pognieciony. Poza tym już tutaj zobaczyłam, że no rogi książek i w ogóle książki są zgniecione, więc może i księgarnia wysłała do mnie książki w dobrym stanie, ale przez pocztę i przez inne czynniki, no wiadomo, książki trochę w takim czymś się poniszczą, więc powinny być zabezpieczone folią, albo jak nie folią, to ten kartonik powinien być sklejony w taki sposób, żeby to nie latały i nie książki by nie latały. Posłuchajcie. Słyszycie to? No to sorry, tak się nie robi, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Jestem tak zawiedziona. A dostałam pełno wiadomości i zdjęć ludzi, którzy mi wysyłali, jakie to książki dostali od tej księgarni, jak bardzo zniszczone i tak dalej. No to wszystko lata, rozumiecie? Powinien być to wypełniacz. Albo powinien ten karton być tak sklejony, żeby on nie latał i książki w nim. No hello! Tu wszystko lata. To jest zamówienie za 150 zł i nie wygląda jak zamówienie za 150 zł. To jest szacunek do klienta. Odpakuję to i mam nadzieję, że jednak nie będę aż tak wściekła i mam nadzieję, że książki będą chociaż w miarę dobrym stanie, ponieważ no bardzo chciałam zamówić te książki, bardzo, bardzo, a ja zamawiam ostatnio książek mało, raz czy dwa do roku, resztę biorę po prostu od wydawców i jak już zamawiam, to chciałabym dostać produkt taki, jaki zamawiam, a nie kupę, bo jeszcze jeśli ja sama zniszczę książkę, to okej, zniszczyłam, coś się stało, coś zrobiłam, okej, przeżyję, ale jeżeli kupuję już zniszczoną, która wygląda trochę jak, no, byłaby używana, to nie po to kupuję nową, żeby była używana, tak? Jak kupuję używaną, to sobie wtedy myślę, okej, może być trochę pognieciona coś i tyle. Jeśli kupuję nową z księgarni, za tyle kasy, to hello, oczekuję, żeby była dobrze zabezpieczona, żeby ani poczta, ani nawet ja, jeśli mi spadnie, nic się nie stało tam w środku, rozumiecie? Tyle, tyle, się wygadałam, odpakuję. Wiem, że widzicie mnie zawsze wesołą, no ale kurczę, nie zawsze można być wesołym, szczególnie kiedy się dzieją takie rzeczy. Tutaj na pierwszy rzut wyjmę coś, na czym mi ogromnie zależało, bo po prostu ogromnie. Jest to drugi tom, jak się to nazywa ta seria, Niby Noc była pierwsza część i to jest Boże Ogrobie. No i ogromnie mi na tym zależało, bo pierwszy tom był świetny, szczerze polecam Wam. Nie wiem, czy widzicie, ale to jest całe pognieciane, tu jest pyk. Tak to wygląda, tu są wcięcia, tutaj też to tak wygląda, no. Na przykład Królestwo Kanciarzy nie jest w ogóle zniszczone. No nie widać, żeby to była przesyłka z księgarni, która jest popularna i jeszcze ci się dobrą opinią. Kolejna książka jest to Grim City Jakuba Ćwieka Bestii, jest to drugi tom tej dylogii. To jest książka w sumie głównie dla mojego chłopaka, on sobie na Prykonie kupił pierwszy tom, bardzo mu się spodobało i jest to jedna z pierwszych książek takich nie biograficznych, nie piłkarskich, które czytał, więc ja jestem zadowolona. Też to nie wygląda najlepiej, ale może być. Może się czepiam.
ale tego by nie było, gdyby to nie latało i żeby to się nie szurało. Następnie mam pierwszy tom Story of Bad Boys. Mówiłam wam nieraz na różnych zapowiedziach, premier na jakieś tam miesiące, że chcę to przeczytać, że ogromnie, ogromnie jestem tego ciekawa i w końcu mam. Jest to Feria Young Matilde Aloha, tak jest. I słyszałam, że to jest fajne, że jeżeli podoba mi się Bad Boys Girl, to powinno mi się spodobać to. Więc tutaj mamy coś takiego, że przyjeżdża dziewczyna na studia, wynajmuje mieszkanie, a tam ma współlokatorów, takich trochę niefajnych, takich bad boyów. Wracają poobijani i tak dalej. O co chodzi, jakieś męskie porachunki, surtutu. Ale za to dostałam do zakładki. Nie wiem, powiem wam szczerze, że ja na nieprzeczytane zamawiałam wiele razy. Nie, nawet były unboxingi, pamiętacie? Była jeszcze ta taśma nieprzeczytane.pl. W sumie chyba całą Sarah J. Maas tam zamawiałam. I naprawdę było dobrze. Pierwszy raz mi się zdarza coś takiego, że jest tak. I pamiętam był taki unboxing, ja go wam podlinkuję. To chyba było nieprzeczytane. Otwieram na dworze i pełno było tych wypełniaczy. Więc nie wiem, co się stało, może mają kogoś nowego, albo po prostu ja mam takiego pecha. A otwieram to z wami, bo w sumie tak sobie zaplanowałam, że jak przyjdzie do mnie ta paczka, to sobie przy was otworzę i będzie akurat jeszcze pukol, nie? No, a że się złożyło tak, że tak słabo mi to wysłali, no to o, przy okazji wam pokazuję, jak nie pakować paczek. I tutaj mam Laristę, wysłannicy Melissy Darwood od wydawnictwa kobiecego. Jestem bardzo, bardzo tego ciekawa. To przypomina mi trochę te historie, które czytałam będąc w gimnazjum. Mamy jakąś nastolatkę, która odkrywa jakiś inny świat, przychodzi po nią straszny pan i ona dowiaduje się, że chyba jest wróżką, czy coś w tym stylu. Przepowiednia, która zmienia losy całego rodu, miłość, która zmieniła życie jednej dziewczyny. Właśnie coś w tym stylu, ja to lubię. Poza tym jest to wznowienie debiutu Melissy, jest to jej poprawiony debiut i w ogóle, no jestem ciekawa naprawdę. Nie brałam tego do recenzji jakoś tak, nie wiem, ale wziąłam sobie po prostu prywatnie, więc jestem zadowolona. I zostały nam jeszcze dwie książki. O, i tutaj mamy drugi tom Story of Bad Boys. W sumie dla Bożogrobia to zamawiam. W ogóle to cała przesyłka nawet nie jest z moich pieniędzy, bo zamawiałam to z wygranej, po prostu wygrałam 100 zł w zdrawce. Haha, szczęśliwa ja. Szkoda, że taki pech mi się za to zwrócił. No bywa, nie może naginać za dużo szczęścia. Tak, no to jest drugi dom tego. Chyba ma być trylogia, nie? Mam nadzieję, że będzie fajne. Dużo osób w komentarzach mi pisało, że będzie fajne. Więc. I ostatnia książka. Dziura. To jest Zabójczyni, Szklany Tron opowieści. Ja mam, nie wiem czy widać, ten kadry nie jest na małe. Ja mam tą Zabójczynię starą. Nie mam tej nowej, a stwierdziłam, że taka fanka Zabójczyni Sarah J. Maas, jak ja, musi mieć wszystkie jej książki w domu, tak? Mam wszystkie polskie, no oprócz Wieży Świtu, bo mam recenzentką, jeszcze jakoś nie dotarła do mnie finalna, chyba później napiszę. No i zbieram powoli zagraniczne, więc jak mi brakuje Zabójczyni, no to musiałam kupić w tej wersji, bo ta wersja pasuje do Wieży Świtu, a ta pasuje do normalnych, więc no. Okej, okay, została mi jeszcze jedna mała paczuszka, maleńka i tutaj też mam problem co do niej, ponieważ no dobra, pomylili moje imię, ale nieważne, nie nazywam się Natalia. Ale wiecie, napisali do mnie, czy chcę coś zrecenzować. Ja mówię, okej, okay, będzie fajnie. Mówię, że mam remont, mogę się spóźnić, mogę w ogóle to zrecenzować dopiero na przykład za 2 miesiące, więc jeżeli się na to zgadzają, to okej. Okay. Się zgodzili, mówią, możesz się zrecenzować, kiedy chcesz, nawet za rok, tylko nam wyślij ten. Okej, okay, dobra, zgodziłam się. Tylko że widziałam na Insta, że wszyscy tę paczkę dostawali 2 tygodnie temu, ja po 2 tygodniach, więc to już jest niefajne. W połowie już myślałam, że może o mnie zapomnieli i w sumie sobie pomyślałam, a dobrze, mniej roboty, po co mi, nieważne. Już się tak jakby z tym pogodziłam i ona nagle przyszła, okej, okay, dobra, pomylili moje imię, no i to takie niefajne, nie? Może już się czepią, ale po prostu to nie jest fajne, to nie jest fajne. Co tu my mamy, moi drodzy? O, tak fajnie, dobrze zapakowane chociaż. Taki plus chociaż. Że aż nie mogę wyciągnąć. Moi drodzy, jest to krótka historia sztuki,
kieszonkowy przewodnik po kierunkach, dziełach, tematach i technikach. I to jest wydawnictwo AP, a nie, Alma Press. Nawet nie wiem, napisali do mnie to z jakiejś tej, z jakiejś agencji reklamowej, nie wiem. Ale jest to dla mnie dość ciekawe i o tym wam opowiem, ponieważ jeżeli widzieliście moją reorganizację biblioteczki, to widzieliście, że ja mam cały regał, chciałam powiedzieć półkę, całą półkę z książkami związanymi ze sztuką i fotografią, ponieważ studiuję na SP i takie książki nie są mi obce, dlatego mogę się co do nich trochę wypowiedzieć. I to wygląda trochę jak podręcznik. I wydaje mi się, że to będzie dobre na przykład do nauki historii sztuki na maturę, jeżeli na przykład w szkole nie macie historii sztuki. A te wszystkie podręczniki, które ja mam, są wielkie, ogromne, toporne, ciężkie i czasami mają błędy. A to jest zwięzłe, krótkie i na temat, więc może być ciekawe i proste w przyswojeniu sobie. Więc tak mi się wydaje, ale przeczytam to, poprzeglądam i wtedy nagram opinię za jakiś może miesiąc. Fajna jest faktura taka, matowa, trochę jak, nie wiem, ale jest fajna, bo nie zostają palce, ale z drugiej strony jak tego dotykam, to mam ochotę umyć ręce. Od wydawnictwa Jaguar przyszedł do mnie ostatnio finalny tom Spętanych przeznaczeniem. Weroniki Roth, recenzję macie tu. Zapraszam i naprawdę mi się podobało, jeśli wiecie. No i to się różni od tego, z którego ja czytałam. Nie wiem, czy widzicie to na filmie. To ma inny materiał, tu jest zamszowa, tu jest taka śliska. Jeśli chodzi o grubość, to mniej więcej tak wygląda. W ten sposób pokażę. Widzicie dwa rodzaje kartek, biały, ten, no jest różnica i naprawdę wygodniej czytałoby mi się w tym, poza tym to jest chyba z 3 razy cięższe, ale no fajnie było mieć przedpremierowy egzemplarz, ponieważ ja lubię te egzemplarze z tego względu, że później mogę na starość prawdopodobnie się pochwalić, patrzcie dzieci, mam tutaj taką wyjątkową książkę, kiedyś wasza babunia robiła takie fajne rzeczy, dlatego ja nigdy nie oddaję tych szczotek, zawsze je trzymam, tak, nie wiem, tak, takie są wyjątkowe dla mnie. Od wydawnictwa Szósty Zmysł dostałam Poświęcenie Adriany Lopke. Jest to szczotka, która w sumie nie wygląda jak szczotka, więc nie wiem, czy będą finalne, czy nie, bo naprawdę wygląda jak finalna. I o tym tu się nie będę za bardzo rozwodzić, ponieważ już to przeczytałam i będzie recenzja. Będzie długa recenzja, bo to jest naprawdę sztosik. Powiem wam, że to jest sztosik, musicie to przeczytać, to jest naprawdę przegenialna książka, przewzruszająca, naprawdę niesamowita. Tak naprawdę łamie serce. Idziemy dalej. Od czwartej strony dostałam trzeci tom tej serii Z miłości. To jest Z nicości, Martyny Senator. Trzeci tom z wykrojem na misia i jak widzicie, miś powstał. Taki Więc jest misiu, jest książka. Niedługo przeczytam, mam nadzieję, że będzie też opinia. Raczej tak, no bo ja dostałam, nie, w sumie. Myślę, że recenzję tego połączy z recenzją rocznego duetu. O, właśnie tak. Słyszałam, że ten tom trzeci jest najlepszy z całej serii. Ja osobiście wolę najbardziej pierwszy, później drugi ma drugie miejsce, a trzeci coś czuję, że może zająć się miejsce pierwsze. Zobaczymy, ale no, tak słyszałam, że jest naprawdę dobry. I zakładeczka z Mająka. Pozdrawiam. Od wydawnictwa Uroboros dostałam drugi i trzeci tom Poszukiwaczki, tak, cykl Poszukiwaczka. Zaczęłam właśnie czytać drugi tom, jestem na 12 stronie, zaczęłam czytać to wczoraj, a wczoraj dzień był taki gorąc, że no poddałam się i zaczęłam te wścicy, bo było mi lżej i to po prostu zostawię sobie na noc, dzisiaj może w nocy albo jutro w nocy to przeczytam. Będzie recenzja tych dwóch tomów na raz. Jeżeli jesteście ciekawi, co sądzę o pierwszym tomie, to zapraszam tutaj. To jest fantastyka, tyle powiem. Następnie dwie książki od wydawnictwa Editioret. I te książki pomagaliście mi wybrać na Instagramie, więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to koniecznie to zróbcie. Nazywam się gaszynska.foto. Zapraszam, bo ja w sumie tam najczęściej udzielam się na Instastory, zdjęcia dodaję co jakiś czas, ale bardziej właśnie story. Poza tym ja na przykład na Instagramie prawie w ogóle nie przeglądam tablicy, tylko story, dla story to oglądam.
I pomogliście mi wybrać i razem ze mną wybraliśmy dla mnie do recenzji, żebyście mogli posłuchać o moim zawodniku oraz biegając boso. I tak, tutaj mamy romans taki chyba bardziej erotyk, tutaj mamy sport w roli głównej, dokładniej futbol chyba, nie, baseball, przepraszam. A biegając boso wydaje mi się, że to będzie naprawdę coś interesującego, ponieważ mamy tutaj young adult, młodzieżowe takie, o dziewczynie i jej przyjacielu z dzieciństwa, który jest rdzennym Amerykaninem, więc to może być naprawdę coś ciekawego. Rdzenni Amerykanie, no to jest ciekawy temat. Czytałam kilka książek związanych z nimi, naprawdę były ciekawe ich kultura, to jak żyją i tak dalej. Mam nadzieję, że tutaj tego trochę uświadczę. Następnie książka, która jest wyjątkowa i nie tylko dlatego, że jest przedpremierowa. Jest to pierwsza książka Kim Hanner z gatunku New Adult, więc nie jest to erotyk, w których ona no, się lubuje mocno. Jest to New Adult o tytule Zapomnij o mnie i dodatkowo pierwsza książka uzdolnictwa kobiecego. Przepiękna okładka. Naprawdę, naprawdę gratuluję, to jest coś super. Jak widzicie, jest to egzemplarz recenzencki, sztywny. Ta okładka będzie matowa, a tutaj jest połyskująca, więc w ogóle jeszcze spokojnie. Premiera tej książki jest zapowiedziana na 31 sierpnia, więc jeszcze miesiąc. No więc mam nadzieję, że zdążę przyjść tak przedpremierowo. Jestem bardzo ciekawa, jak wypadła Kim Hanner w innym gatunku niż zazwyczaj. I ostatnią książką w dzisiejszym bookhaulu jest Gemina prześliczna i ja już to przeczytałam i to jest niesamowite. W ogóle jeżeli chcecie zobaczyć unboxing pakietu rozszerzonego z Geminą, to zapraszam tutaj, niedawno pojawił się na kanale. I tak, Gemina jest świetna, no jeżeli czytaliście inne, no to to jest naprawdę jeszcze lepsze. Większe są zwroty akcji, troszeczkę mniej schematyczności. Na początku nam się wydaje, że się powiela rozrywka, ale nie, tutaj troszeczkę później się zmienia historia. No i przede wszystkim nadal mamy ten świetny humor, tę formę, wszystko, ach, ta akcja, po prostu to jak wciąga, musicie to przeczytać. Ja wiem, że wielu z was się obawia książek, które mają hype, ale ja tego nie rozumiem, bo ta książka i wraz z Illuminae naprawdę zasługują na swój hype, bo są świetne i nie tylko wydaniem, w środku też. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni book haul, to tam było 16 nowych książek. W tym miesiącu mamy 16 nowych... Hej, mówi do was ja z przyszłości, dla was i tak z przeszłości, ale dobra, ja montująca. Ponieważ ja zapomniałam o dwóch książkach, które wzięłam na czytam pierwsze i właśnie o nich szybko wam powiem. Więc nie 16, a 18 nowych książek. Jest to Tryon Melissy Darwood oraz Bogini Niewiary od Terry Fisher. Więc te dwie książki wzięłam na czytam pierwsze. Był taki dzień, gdzie rzucili w końcu kilka książek, które mogłam wziąć, ponieważ nigdy tam nic nie ma. Mało kiedy starczy mi ISBN-ów, a jak już miałam dużo ich, to sobie po prostu wzięłam. Nie wiem, kiedy szczerze to przeczytam. Nie wiem, bo mam napięty grafik, ale wzięłam, ponieważ było to coś innego niż książki biograficzne, sportowe, a jak już i tak są, to wzięłam, bo pewnie nigdy bym nie wykorzystała tych ISBN-ów, a tak to wzięłam i wiecie, i raczej już nie będę z tego korzystała, ale chciałam wykorzystać te zaległe ISBN-y, więc chociaż tyle dobrego. Czytałam różne opinie o Boginie Niewiary, jestem ciekawa, które mam podobno świetne, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś przeczytać, więc wróćcie do poprzedniej mnie. Jeśli dalej tak pójdzie, to w przeciągu kilku miesięcy na pewno zapełnię wszystkie regały na mojej biblioteczce, bo pewnie wiecie, że mam za dużo miejsca na książki, więc tak powoli, powoli, po 16 książek miesięcznie na pewno ich zapełnię. Piszcie w komentarzu, jak tam book haul, jakie książki wam się podobają, czy czytaliście tych, co mam, wiecie co robić, piszcie ze mną w komentarzach, a ja się żegnam, bo ten film pewnie jest za długi. Dzięki za oglądanie i bajka! I te książki pomagaliście mi wy... Jestem bardzo ciekawa, jak wypadło...